za podjęciem tej uchwały, bo te boiska, to co pan dyrektor... Są tam potrzebne bardzo w tym miejscu na pewno. Tak, dokładnie, to jest no, w tej części dzielnicy czy osiedla jedyne miejsce takie dla rekreacji, a pan dyrektor dosyć eufemistycznie powiedział, że zdegradowany, bo tam jest bardzo przyzwoity asfalt, tak, na tych boiskach. Także już trochę jakby odbiegające od standardów obecnych. Natomiast mam pytanie takie, czy po dokonaniu tej transakcji, bo nie sprawdzałem, jaka jest struktura własności działek sąsiednich, czy już miasto było właścicielem całego tego obszaru i to, co pan dyrektor powiedział, myślę, że ten projekt obywatelski w przyszłości, gdyby mógł być realizowany, on uzyska duże poparcie mieszkańców i być może taki projekt rewitalizacji tych boisk z budżetu powiatowskiego by mógł być zrealizowany, jeżeli nie będzie przeszkód formalnych, bo jeden ze, właśnie ze względów formalnych, czyli braku własności przez miasto tej części boisk został odrzucony. Czy po dokonaniu tej transakcji już miasto będzie dysponentem całego obszaru niezbędnego do urządzenia tam pełnowymiarowego zespołu boisk? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy elementu tej uchwały, bo tam jest działka zapewne 4 kroki na 4. Zlokalizowana przy Trafo. Jak wyczytałem w uzasadnieniu, te 4 działki stanowią jedną nieruchomość. Tak. Tutaj zapewne to jest związane z... Tak. No, dokończę tylko, panie dyrektorze. No bo jakby Trafo jest tutaj urządzeniem miejskim, tak? I czy w dalszej kolejności tą część nieruchomości, no bo po co nam ta działka pod Trafo się znajdująca, nie mogła być przedmiotem zbycia na rzecz zakładu elektrycznego. I to wszystko. Dziękuję. Odpowiadając na pierwszą część pytania, działka 10/2, czyli ta położona na zachód od tej największej 10/1, jest już własnością gminy, więc tutaj mielibyśmy komplet. Te działki 14, 19 i 20 to jest oczywiście ciąg pieszojezdnych w tej chwili. Natomiast działka 14-22 to rzeczywiście nie jest samo Trafo, natomiast jest to działka częściowo pod trawnikiem przy Trafo, a częściowo przez drogę dojazdową, bo w tym miejscu chyba samochody nie kalkują, ale już kostka jest złożona pod tą uliczkę dojazdową tam do tego centrum handlowego, które tam się znajduje. No oczywiście tą działkę w przyszłości można oczywiście sprzedać do PGE. No, tutaj warunek spółki jest taki, że chcą po prostu zejść z tego terenu w całości. To tam nie rzutuje jakąś wielką myślę, kwotą z 40 metrów kwadratowych. Więc tutaj chcą po prostu zejść z tego terenu, wycofać się z budowy zamkniętego takiego kompleksu 3 boisk komercyjnych i jednego ewentualnie do nas. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Bardzo proszę, pan przewodniczący Sadowski. Dziękuję, panie przewodniczący. Jednej rzeczy zapomniałem już jako pytania, swoiste to w kontekście opinii, no bo dzisiejszy porządek obrad mamy co najmniej dwie działki, które stanowią przedmiotem tych projektów jest wykup działek wynikających ze zgodów. Tak? Za chwilę będzie kolejna taki projekt uchwały. Mam tutaj pytanie do pani dyrektor w tym kontekście, bo mamy te ustawy covidowe, czy w końcu zamknął się ten okres covidu i czy to przedawnienie, które zostało wstrzymane tych spraw zwrotowych już w tej chwili zostało jakby odwieszone do zawieszenia. Tak, już te przepisy nie obowiązują w tej chwili, tylko po 20 latach. Po 20 właśnie to chciałam zastrzec, że musi upłynąć 20 lat, ale w przypadku tych gruntów tutaj już 20 lat minęło od
nabycia czy wywłaszczenia. No to już co zostało zrobione, to już niestety przepadło. Bardzo proszę, pan radny Piotr Popiel. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Chciałbym poprosić o wprowadzenie, jeśli mogę, panią dyrektor zapewne, ponieważ mówimy tutaj o nieruchomościach, które są zwracane. Dzisiaj jest mowa o działce 10:1, tak główne to 10:2. Natomiast moje pytanie brzmi, co do intencji nabycia, to ja nie mam wątpliwości, jestem za tym, tylko chodzi mi o to, czy za chwilkę jeszcze kolejne jakieś części tej nieruchomości będziemy mieli do nabycia. Bo pewnie było tak, że jak ktoś występował o zwrot, to nie, pewnie nie tylko to, tylko coś jeszcze więcej. Dziękuję. Czy ja zawsze wystrzegam się takiego odpowiadania nie bez dokumentów, ale jeżeli to, co pamiętam, to tam, na tamtym obszarze w tej chwili w tej części wojsk nie toczy się już żadne postępowanie, zatem one już powinny, ta część nasza, która została w Szczegminie, już powinna być nasza i nie podlega tym przepisom, już to roszczenie byłych właścicieli wygasło. Jeśli chodzi o tą drugą część tych wojsk, tak? Bo co do innych nieruchomości, no to bez dokumentów i bez badania ich pochodzenia ciężko jest tak odpowiedzieć. Tylko to czy coś jeszcze? Nie, już tylko to. Dobrze, dziękuję państwu bardzo serdecznie. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie w tym punkcie? Jeśli nie, poddam projekt pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 6. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Projekt uzyskał pozytywną opinię komisji. Przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Lublin własności nieruchomości położonej w Lublinie w pobliżu ulicy Tymiankowej oznaczonej jako działka 34/56 o powierzchni 02104 hektara, obręb 030 rury wizytkowskie, arkusz 12, dokument na druku 1702-1. Czy tutaj mamy jakieś pytania? Czy można poprosić o wprowadzenie? Bardzo proszę. Szanowni państwo radni, tutaj z wnioskiem o wykup zgłosiła się osoba fizyczna, podobnie jak bodajże 2 miesiące temu w tym samym wąwozie, w jakichś tam stosunkach sąsiedzkich. Ta osoba się dowiedziała, że staramy się powoli kupować, tutaj likwidować tą taką mieszankę własnościową w wąwozie w terenie ziemi publicznej. Po prostu złożyła do nas wniosek o wykup za ten sam pułap cenowy, co poprzednio 2 miesiące temu, ze względu na nieduże pieniądze. W budżecie jeszcze mamy zabezpieczone trochę środków na wykup, stąd propozycja wykupu. No tutaj kumulacja powoli tych działek, likwidacja tej takiej przepadanki osób fizycznych i gruntów gminy. Także w budżecie publicznym, w budżecie obywatelskim, no jak gdyby otworzy możliwość zaplanowania jakichś inwestycji. Jasne, dziękuję serdecznie. Czy tutaj mamy jeszcze jakieś kolejne pytania? Bardzo proszę pan przewodniczący Sadowski. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Tożsame pytanie panie dyrektorze, bo to jest działka taka dosyć podłużna, wąska. Tam jest szereg działek również o podobnym charakterze. Jaki jest stan własnościowy gminy Lublin w tym obszarze, bo to oczywiście jest ziele publiczna i to są działki położone w wąwozie, więc to jak najbardziej jest pewna wykupem takich gruntów, żeby one były zabezpieczone przed jakimiś dziwnymi rzeczami, a przy tym jest to też istotna przestrzeń publiczna na osiedlu, która może być wykorzystana do celów publicznych, rekreacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, ale tu mamy ten obszar dosyć taki poszatkowany, z
dłużnymi działkami i również nie sprawdziłem, skorzystam z wiedzy i doświadczenia pana dyrektora, żeby zapytać o te pozostałe działki, jaka jest struktura własności. Dziękuję bardzo. Niestety chyba zostawiłem załącznik na biurku, który sobie przygotowałem, także potrzebuję chwilkę. Będę musiał się jednak posiłkować portalem. W tej samej sprawie, pani przewodnicząca? Bardzo proszę. Taką prośbę miałbym, panie Rafale, bo ma pan już dostęp do komputera i do sprzętu. Czy na geoportalu jesteśmy w stanie przyjrzeć sobie stan własnościowy? Działka numer 30, arkusz numer, obręb numer 30. No u mnie już to się załatwiało. A, widzi. Działka 34 przez 7 jest własnością osób fizycznych. Od strony południowej działka 29 przez 6 jest własnością gminy. I od strony południowo-wschodniej działka 5 przez 21, czyli ten skrawek taki zielony, także jest własności gminy. I to, co jest po stronie wschodniej, ta duża żółta przestrzeń 5 przez 3, to znowu są osoby fizyczne. Gdzieś tutaj jest ta przeplatanka taka. To jest wąwóz. To jest wąwóz, tak. To jest na zboczu. Te ciemnozielone to są gminy. Ciemnozielone są gminy, tak. Żółte są fizyczne. Na tym zboczu. Cały las. Mamy kolejny przykład, sami się zwrócili tutaj. Ale tych działek, no tutaj jest... No póki co nie, jakoś tam inicjatywę pewnie tutaj możemy też wykazać po stronie Wydziału Geodezji, zwrócić się z ofertą. No na razie nie szaleń. Nabycia, ale to co kwestie tak finansów. Nie szaleń, natomiast jak ktoś się do nas zwraca i nie chce dużych pieniędzy, no to to można powiedzieć, grzech nie mówić. 120 zł. 2104 metry. Jeśli ja mogę coś dodać, to uczestniczę w procedurze oceny projektu do budżetu obywatelskiego i tam na tych obszarach dużo jest projektów, także warto byłoby umożliwić wnioskodawcom. Daje możliwość wybudowania
nie odmieszka dla grobów. Ale takiego projektu jeszcze nie było. Dobrze, szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Jeśli nie ma pytań, poddam projekt pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ale ona jest totalnie niezamieszkała i po prostu tam ogromne te pieniądze, no, wydaje mi się, że nie są dobrą decyzją. A tutaj no, ta rada jest taka, że ja wyjaśniłam, dlaczego tu jestem, tu w pierwszym akapicie tego listu. Tak, ma pani jakieś zastrzeżenia do pracy tej rady? Tak, niestety. I to bardzo poważne teraz się tak po prostu kształtuje, że... To trzeba zadbać, żeby ludzie na nich nie głosowali i to wtedy może dojść do zmiany. Wybory w niedzielę, szanowni państwo, no na tym polega demokracja. Dziękuję. Poza tym może jeszcze jedną kwestię podniosę, bo to jest też ważne, bo ostatnio był pożar jakiejś kamienicy w Lublinie. Tam właśnie czytałam takie komentarze. Proszę państwa, generalnie wydaje mi się, że należy się zainteresować sposobem zarządzania nieruchomościami, ponieważ zarządcy z własnej asekuracji chcą nieprawidłowo zarządzić ryzykiem zarządzania nieruchomością. Obawiam się, że to już nie jest poziom kompetencji prac Komisji Rady Miasta. Nie. To proszę państwa jest poziom kompetencji, bo to nie szkodzi, że tam są prywatni zarządcy. Czasami tą prywatną inicjatywę, czy też taki rozszalały rynek i tam takie... Dobrze, możemy wrócić do tematyki prac Komisji. Bardzo panią proszę. Słucham. Bardzo proszę o powrót do tematyki prac komisji, bo prosiłam panią o 3 minuty, a tutaj tak. Troszeczkę żeśmy już odbiegły od jeszcze 30 sekund mi wystarczy. Chciałabym zwrócić uwagę na zagospodarowanie doliny rzeki Czerniejówki, tak samo jak Bystrzycy, co jest bardzo ważne, i to inwestowanie wodociągów, żebyśmy mieli faktycznie dobrą wodę, bo ona jednak dobra nie jest. Tak więc to jest, wydaje mi się, duża inwestycja, duże dwie inwestycje. No dobrze by było, żebyśmy mieli wodę tak wspaniałą jak na Bałkanach, że się wylewa z kranu i można pić, ale nasza jest szkodliwa, niestety. Woda w Lublinie jest chyba jedną z lepszych w Polsce. Bo ja to mam doświadczenie. Może akurat tu, gdzie ja mieszkam, ale dobrze, dziękuję państwu bardzo serdecznie. Bardzo proszę pan radny, to tu powiem. Dziękuję bardzo. Szanowna pani przewodnicząca, szanowna pani dyrektor. Niesamowicie cenię, że pani tutaj z nami jeszcze została. No i polewam troszeczkę, że pan dyrektor Wydziału Geodezji mi uciekł, bo już kilka uchwał podjęliśmy w zakresie nabycia nieruchomości i to ma cele ogólnospołeczne, tak można powiedzieć. Wolnus, ja tego absolutnie nie negowałem, głosowałem też za, jak mnie pamięć nie myli. I w tych kolejnych to też widzę zasadność. Natomiast pani dyrektor, jest taka działeczka 73/2. Arkusz 29, obręb 43, czyli plac zabaw naukowskich Fulmana i toczące się postępowanie zwrotowe. Dawno już pani dyrektor tym głowy nie zawracałem, ale od razu szanowna komisja zaznacza, że jeśli w tym momencie podejmowane są ruchy w zakresie nabycia nieruchomości szczególnych dla potrzeb naszego społeczeństwa, to tak jak już kiedyś mówiłem, to jest kilka innych, które też myślę, że radni mogą wskazać. Ten plac zabaw został wybudowany lat temu już ponad 10
czy rozpoczęta została budowa już ponad lat temu 10. No i tak na dobrą sprawę nie wyobrażam sobie, aby ten plac zabaw przestał istnieć. Jeśli wykonywane są ruchy w zakresie nabycia nieruchomości w innych częściach miasta, to tak samo bym chciał, żeby inne dzielnice były traktowane podobnie. Kiedyś pamiętam z panem dyrektorem Nachulukiem dość dużą dyskusję tutaj odbyliśmy w zakresie wykupu nieruchomości, które zostały w uchwale jeszcze, że tak powiem, Rady Miasta Lublin wskazane w południowym, na terenie południowego Wrotkowa. Tam chodziło o okolice parafii kościoła, właściwie świętego Jana Pawła II. Pan dyrektor miał odmienne zdanie. Pamiętam i taką dobrą sprawę, czy się różni gotowa, podjęta uchwała, która nie została zrealizowana od tej sytuacji, która ma w tym momencie wąwozie. Ja to podnoszę, ponieważ to mnie boli, to mówię wprost, to mnie boli. Daleki jestem od tego, abym reprezentował głos osób czy podmiotów prywatnych, do których należą te nieruchomości, bo wiadomo jest mi to, że te podmioty czy osoby już wiele lat temu zgłosiły się do prezydenta o wykup tych nieruchomości. Była podjęta uchwała Rady Miasta, były wnioski ze strony mieszkańców, do dnia dzisiejszego nie zostało to zrealizowane. Tu sytuacja w Wąwozie jest następująca. Są jeszcze pieniążki, tak jak zrozumiałem z wypowiedzi dyrektora, jest uchwała Rady Miasta, więc będzie wykup. To ja pytam, czym się różni jedno? Ja nie znam przypadku tego odnośnie terenów przy Jana Pawła. Nie mogę teraz powiedzieć, czym się różni, ale też proszę zawsze pamiętać o tym, że my nabywamy tutaj, jeśli chodzi o takie te uchwały, to jest dobrowolna sprzedaż tych osób. Na przykład pod placem zabaw nie ma możliwości wywłaszczenia, czyli albo ktoś chce sprzedać, albo nie. Druga rzecz, jakie stawia warunki. Na pewno dyrektor Wójcik chętnie kupuje grunty, jeśli właściciel nie oczekuje jakichś wygórowanych cen, ale tego przypadku przy kościele nie znam w tej chwili, nie wiem dlaczego nie doszło do nabycia. Pan dyrektor na pewno całą historię pani przedstawi. Ja natomiast widzę bardzo duże podobieństwo, proszę Państwa, bo jeśli w jednej części miasta dokonujemy wykupu nieruchomości na cele publiczne, tak można by to powiedzieć, a w drugiej części tego przez 10 lat nie można było, to przepraszam, delikatnie mówiąc, tego nie rozumiem. Nie chcę tu wchodzić w dyskusję na temat stawek, bo gdyby tak było, że rzeczywiście ktoś z tych, że tak powiem, tu przeze mnie wskazanych nieruchomości chciałby, nie wiem, po 2000 zł za metr kwadratowy, to przecież ja głowy nikomu zawracać nie będę, bo powiem wyraźnie, że jest to absurdalne. Natomiast wydaje mi się, że w innych częściach naszego miasta też są takie potrzeby, a o weryfikację tej sprawy, że tak powiem, zwrotowej działka 73/2, tak, to jeśli jak pani dyrektor się uda, to będę wdzięczny za taką informację. Pani przewodnicząca, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Wątpliwość 18. Rady Miasta przy uchwale obywatelskiej. Chciałabym, żeby ktoś wprowadzenie zrobił. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni. Projekt został przygotowany na podstawie uwag, które zgłosił nadzór wojewody do projektu, który przygotowaliśmy trochę wcześniej i Rada Miasta uchwaliła. Ten projekt został uchylony przez nadzór i konsumuje po prostu te uwagi. Projekt, który przygotowaliśmy w praktyce jest przeniesieniem zapisów ustawowych z ustawy o samorządzie gminnym na grunt uchwały Rady Miasta, gdyż zgodnie z orzecznictwem i polityką nadzoru niewiele jesteśmy w stanie wyjść ponad te przepisy, które zostały wskazane w ustawie o samorządzie gminnym. Ja przypomnę, że
W tym pierwotnym projekcie, który mieliśmy już uchwalony, staraliśmy się dać chociażby możliwość wnoszenia korekt do przygotowanych przez mieszkańców uchwał. To zostało zakwestionowane przez wojewodę, co też mecenas Dubiel na ostatniej sesji Rady Miasta Państwu przedstawiał. Dlatego ten projekt przedstawiamy w tej formule i mamy nadzieję, że nie spotka on się już z obiekcjami ze strony nadzoru pana wojewody. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pan przewodniczący Sadowski. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. No właśnie miałem wrażenie, że to jest takie podzielenie trochę ustawy i tak mając na uwadze zasadę poprawnej legislacji, gdzie jednym z elementów tej zasady jest to, że nie przypisuje się aktów wyższego rzędu do aktów niższego rzędu, a w tym momencie mamy podzielenie zapisów ustawowych do uchwały Rady Miasta. Rozumiem, że jest to podjęcie takiej uchwały, czy celem podjęcia takiej uchwały jest bardziej cel informacyjny, tak, żeby ten akt prawny był bliżej mieszkańców w sensie uchwały Rady Miasta niż ustawą, którą być może inicjatorzy jakiejś inicjatywy uchwałodawczej, do której by nie dotarli, no bo wydaje się, że przepisy są uregulowane, uporządkowane w ustawie jako akcie wyższego rzędu, więc nie do końca rozumiem przesłanki, które wpływają na podjęcie takiej uchwały przez Radę Miasta, skoro przepisy są w tym względzie szczegółowo uregulowane w ustawie. Rozumiem, że wcześniejsza inicjatywa, czyli bardziej większe doprecyzowanie, wprowadzenie jakichś mechanizmów dodatkowych, wychodzących ponad zapisy ustawowe, nie znalazło uznania w oczach pana wojewody czy służb prawnych pana wojewody. Stąd jakby kontynuacja tamtej inicjatywy uchwałodawczej, tylko że już w rygorach określonych przez nadzór wojewody. Tak jak najbardziej. Pierwotną uchwałę przyjęliśmy po szerokich konsultacjach społecznych. Ten projekt był dość mocno konsultowany i z organizacjami pozarządowymi, z radami dzielnic. Proponował kilka takich dodatkowych narzędzi i związanych i z promocją samych tych inicjatyw, i z informowaniem o nich, i właśnie z tą możliwością wprowadzania korekt w momencie, w którym zostaną stwierdzone jakieś problematyczne kwestie, nawet techniczne, w samych projektach uchwał. No niestety nie ma takiej możliwości. Rzeczywiście przychylamy się do tej opinii nadzoru wojewody i nie dyskutujemy z nią, gdyż ustawodawca tak skonstruował przepisy, że nie daje nam tutaj specjalnego pola do manewru, do doprecyzowania jakichkolwiek przepisów wynikających z ustawy. Jednocześnie wskazał, że to Rada Gminy ma przyjąć takową uchwałę, co też proponujemy uczynić. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny do odpowiedzi. Dziękuję. Szanowni Państwo, jednym z głównych problemów, już nie mówię od weryfikacji tej podstawy prawnej, jest sam etap zbierania podpisów, gdzie, jeśli mnie pamięć nie myli, to ma być imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL. No i podpis oczywiście, tak. To PESEL nie powinno być. Z tego co ja pamiętam, to PESEL występuje. Tak? Nie, od razu się wtrącę, przepraszam panie przewodniczący, panie radny. W proponowanym tekście uchwały w ogóle nie mówimy o PESEL-u. W paragrafie trzecim jest tylko mowa o tym, że są to osoby posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Lublin z podaniem ich imienia, imię, nazwiska i adresu zamieszkania. PESEL-u nie wykorzystujemy. To też wynika z orzecznictwa i sądów administracyjnych i uwag z nadzoru wojewody. To nie jest tak, że... oczywiście numer PESEL byłby numerem bardzo ułatwiającym nam chociażby weryfikowanie, czy służbom miejskim weryfikowanie tych list, ale jest niedopuszczony jako nadmiarowe pozyskiwanie danych osobowych. Dziękuję.
To jest ważne, to jest pewien przełom. Paragraf 3, ustęp 2. Do projektu uchwały dołącza się listę czytelnych podpisów co najmniej 300 mieszkańców miasta Lublin występujących z inicjatywą obywatelską posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Lublin z podaniem ich imienia, imion, nazwiska i adresu zamieszkania. Wyrzucony został PESEL, tak? Nie ma. Nie było PESEL-u i nie ma, bo jest to niezmienione. To było tak już zawsze, zawsze, bez PESEL-u. Dlatego, że PESEL stał są dane wrażliwe, imię i nazwisko, jeżeli osoba chce swoje imię i nazwisko podać, więc podpisuje się pod taką uchwałą. I w ustawie jest konkretnie, że nie ma możliwości podawania PESEL-u. Dobrze, ale technicznie przepraszam, bo ja chciałbym jednak zabrać głos. Ta lista podpisów ma mieć również to oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez mieszkańców wskazanych w punkcie pierwszym. Więc ja rozumiem, że mamy listę i na dole adnotację, czy powiedzmy, czy z drugiej strony o możliwości przetwarzania danych osobowych. Tak bym to technicznie widział. Jak się mylę, to proszę mnie sprostować. To rozwiązanie techniczne oczywiście jest po stronie mieszkańców, którzy będą zbierali podpisy, ale w praktyce my będziemy, jeśli ktoś się do nas zwróci, jeśli mówimy o technikaliach, no to będziemy doradzali to, aby taka informacja była na samej górze tej listy do zbierania podpisów o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Dobrze, dziękuję. I jeszcze jedno pytanie, takie w sumie najważniejsze. Czas pandemii bardzo mocno pokazał, że zbieranie podpisów w niektórych okolicznościach jest bardzo kłopotliwe. Teraz wracamy do normalności, tak, ale nie jest to łatwe. Więc moje pytanie brzmi, czy istnieje możliwość poparcia danego projektu uchwały w sposób elektroniczny? Czyli jak rozumiem, pan radny pyta, czy można poprzeć projekt uchwały podpisem elektronicznym, ewentualnie pułapem. Tak? Dokładnie, szanowni państwo, to tak. W przypadku projektów bodajże ustaw są platformy do zbierania, powiedzmy, takich projektów. Przepraszam, bo tutaj pan prezes może coś więcej powiedzieć. Ja nie brałem. W Krakowie tak jest. No właśnie. Ale w Krakowie... Do Rady Miasta. Do Rady Miasta, tak? No to właśnie, to teraz szanowni państwo, czy to nam daje takie możliwości? Rozumiem, sama uchwała nie. Panie radny, myślę, że to jest pytanie, które przekażę do biura radców prawnych, aby udzieliło szczegółowej odpowiedzi, ale pan, który siedzi za mną, wspomniał o Krakowie. Pierwotną uchwałę między innymi wzorowaliśmy na rozwiązaniach krakowskich i kilku innych miast. To nie jest tak, że tą pierwotną uchwałę, którą uchylił nadzór naszego wojewody, wymyśliliśmy sami twórczo tylko i wyłącznie w Lublinie. Posiłkowaliśmy się uchwałami, które w Polsce obowiązywały, między innymi tą krakowską. I w ocenie nadzoru wojewody lubelskiego te rozwiązania nie mogą być wprowadzone. Nie odpowiadam na to, jak funkcjonuje nadzór w województwie małopolskim, ale w województwie lubelskim zostało to zakwestionowane. Dlatego też wprowadzanie jakichkolwiek szczegółowych rozwiązań, no, obawiam się, że będzie niemożliwe. Ale pana szczegółowe pytanie przekażę do pana mecenasa Dubiela i postaram się, aby jutro dostał pan odpowiedź, w jaki sposób podpisy mogą być zbierane. Będę wdzięczny, panie dyrektorze, ja we środę, jeśli mogę, na Komisji Gospodarki Komunalnej, pewnie czy w sprawach niesionych, dopytam o to, bo w mojej ocenie, szanowni państwo, rzeczywiście bardzo by to ułatwiło niektórym osobom poparcie tego typu inicjatywy. Samo zbieranie podpisów ok, mamy formułę, która została na przestrzeni lat już, powiedzmy, sprawdzona, no, ale nic chyba nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy się też przenieśli na płaszczyznę elektroniczną. Dlatego będę wdzięczny, jeśli taką odpowiedź otrzymam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, zatem poddam projekt pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Projekt uzyskał pozytywną opinię komisji.
Kolejnym punktem jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu zrównoważonej mobilności miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego do roku 2030 z perspektywą 40. Dokument na druku 1696-1. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, zatem poddam projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A, 6-0. Projekt uzyskał pozytywną opinię. Kolejny punkt to projekt uchwały uchwalającej w części uchwały z drugiej stopnia do sporządzenia miejsca obrony zagospodarowania przestrzennego ekologicznego systemu obszarów chronionych miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach Dolin Rzecznych, Krajączkówka, Śródmieście, część druga, dokument nr 453-SK. 1. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, pan przewodniczący Sadowski. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Zapoznałem się z projektem uchwały, ale mimo wszystko chciałbym zapytać. Rozumiem, że proces zainwestowania na tej działce, bo dotyczy to obszaru, na którym został już zbudowany szpital kliniczny. Czy to oznacza, że tam nie będzie żadnej ochrony już tej części przylegającej do rzeki? No bo rozumiem, że jak wyłączamy ten obszar z tej projektu uchwały, no to nie będzie on objęty tymi pracami zmiany miejscowego, znaczy nie zmiany, tylko uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To pierwsze pytanie. Drugie pytanie, bo jak z załącznika graficznego wynika, no to jest faktycznie chyba tylko ten obszar, czy ten teren szpitala, ale chciałem się upewnić przed głosowaniem, no bo na sąsiedniej działce też był wniosek Wielec Developer, czy tamten obszar pozostaje, nie zostaje w tym trybie wyłączony z tej podjętej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby udzielić odpowiedzi na to pytanie? Może ja sobie pozwolę. Sprawa dotyczy właściwie stanu, który mamy już zastany, ponieważ my w tej chwili nie wyłączamy niczego z planu, bo plan jest uchwalony. Dla części z wyłączeniem szpitala. Przystąpienie było do całej tej Wąziuteńki i Doliny Czechówki, natomiast w pewnym momencie zostały uruchomione procedury służące realizacji celu publicznego, które dotyczyły wyłącznie obszaru szpitala, bardzo wąskiego. I ten obszar wyłączyliśmy z planu, ponieważ nie uchwalilibyśmy chyba tego planu w ogóle w całości, ponieważ to idzie innym trybem i trudno jest pogodzić te dwie ścieżki. W ten sposób zakończyliśmy plan, w 19 roku został uchwalony, obowiązuje. Natomiast dla tego wyłączonego obszaru nie ma powodu kontynuacja prac, bo ta inwestycja została zrealizowana. Napada pytanie, czy obszar całkowicie będzie wyłączony z ochrony. Nie będzie całkowicie wyłączony z ochrony, ponieważ na jego terenie obowiązują przepisy odrębne, które zostały usankcjonowane pozwoleniem na budowę i dalszą realizacją. Kolejne pytanie dotyczyło innego terenu po wschodniej stronie dolnej 3 maja. Pan numer miał, bo mało się nie przejęzyczyła. Tam, gdzie chodzi o ustawę Lex Developer, i tam absolutnie niczego z planu nie wyłączamy. Plan obowiązuje. Te zasady, które w planie są wpisane, one są bardzo wypracowane, przemyślane, wielokrotnie uzgadniane i merytorycznie nie ma żadnego powodu, żeby cokolwiek z tym obowiązującym planem robić. To jest sytuacja zastana, natomiast taki troszeczkę, jak to nazwać, no taki bałagan nam się zrobił, bo została ta uchwała wyłączająca, która już nie ma racji bytu.
I tylko dlatego w ogóle jest ten projekt. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Rozumiem, proszę mi poprawić, jeżeli złe sformułowanie użyję, że to jest, mówiąc potocznie, czyszczenie w tej chwili, tak? Czyli plan mamy uchwalony, uchwała o przystąpieniu do planu była wcześniej, w obrocie prawnym funkcjonują rozbieżne uchwały dotyczące uchwalenia planu i tej uchwały matki, czyli przystąpienia do sporządzania planu i chodzi o wyczyszczenie sytuacji dokumentacyjnej, żeby za 25 lat nie przyszedł prokurator i spytał pani dyrektor, a co pani tutaj namąciła. Czyli rozumiem, że o to chodzi, tak? No to już dziękuję. Rozumiem. Dziękuję bardzo, pan radny rozpoczął. To trochę zbyt daleko wysunięte wnioski, szanowny kolego. Aż tak, jeśli stanę w obronie szanownej pani dyrektor, to mówię wprost. Ale ja nie atakowałem. Nie, 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 ale żeby to wyjaśnić. Ja się czuję zdegustowany, to mówię państwu wprost. Ja się czuję zdegustowany, ale ja pamiętam całą historię właśnie związaną z tym terenem, bo było wszystko gotowe. Było wszystko gotowe, to pamiętam jak dziś. Były normalne konsultacje społeczne, wcześniej przeprowadzone, przecież było całe procedowanie, już praktycznie zakończone i w pewnym momencie, bach, nagle ktoś się obudził, zarządzający tą jednostką, już nie będę mówił kto, i nagle się okazało, że tam pieniądze się mogą pojawić, że tam dojdzie do rozwoju Tak, tylko w momencie, kiedy był procedowany ten plan, przepraszam, były organy powiadomione do uzgodnień. Były. A teraz to my mamy podnosić uchwałę za tym, żeby całą tę historię, już nie mówiąc o pani dyrektor, ratować. No ale szpital wybudowany. No i cieszmy się z tego. Dobra, większe zostało ratowane. Pani dyrektor przeżyje w miarę uchwały. Tak? Pominie niekoniecznie. Nie, z państwa strony nie, to żeby ja to działa nie było. Żeby nie było. Ja pamiętam państwa pracę, którą tak na dobrą sprawę trzeba było wstrzymać, już nie mocniejszych sformułowań nie użyję, tylko i wyłącznie dlatego, że znalazło się finansowanie. Dziękuję. Ja przepraszam, pani przewodnicząca, mogę zabrać głos? Nie było mnie chwilka, musiałam wyjść. Chciałabym zapytać, dofinansowanie unijne jakieś, do jakiegoś projektu? Szpital. Przepraszam. Szpital, czysta szpica pobudowana ze środków zewnętrznych. No tak, rzeczywiście, dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Jeśli nie, poddam projekt pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Jednogłośnie dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekologicznego systemu obszarów chronionych miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w
rejonach Dolin Rzecznych, rejon Bystrzyca, Wrotków, część 5, dokument na roku 17, zaleją Polska 1. Czy są jakieś pytania? Nie, ale jest taka ładna prezentacja, że warto poprosić o wprowadzenie. Bardzo proszę o krótkie wprowadzenie. Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt przedstawić projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekologicznego systemu obszarów chronionych miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach Dolin Rzecznych, rejon Bystrzyca-Wrotków, część 5. Jest to jeden z 6 planów ochronnych. Tutaj przed chwilą Państwo mieli możliwość zapoznać się z jednym z tych 6. To jest kolejny z tych planów, które mają charakter ochronny dla Dolin Rzecznych. Obszar opracowania planu to jest około 137 hektarów części Doliny Bystrzycy w rejonie Wrotkowa. Plan ten podlegał konsultacjom społecznym w 2019 roku. Te prace konsultacyjne były poprzedzone zlecanymi przez miasto Lublin opracowaniami z zakresu rewitalizacji Doliny Bystrzycy. Tu mają Państwo slajd, który przedstawia jedną z tych koncepcji rewitalizacji Doliny Bystrzycy zleconą w 2016 roku. Następnie w międzyczasie te prace projektowe nad planem już trwały. Odbyły się konsultacje społeczne realizowane przez Biuro Rewitalizacji odnośnie Parku Nadrzecznego na Majdanie Wrotkowskim, w którym też jako pracownicy Wydziału Planowania uczestniczyliśmy. Tu mają Państwo efekty końcowe tych prac konsultacyjnych w postaci koncepcji Parku Nadrzecznego na Majdanie Wrotkowskim. I chwilę później Wydział Planowania zorganizował konsultacje społeczne rozszerzone względem standardowych procedur planistycznych, gdzie z mieszkańcami spotykaliśmy się i z panem radnym Kowielem na spotkaniach z mieszkańcami i z wszystkimi zainteresowanymi. Odbył się spacer przestrzenny wzdłuż Doliny Bystrzycy. Oczywiście ten spacer był modyfikowany dostosowany do potrzeb mieszkańców. W szkole numer 30 były organizowane warsztaty dla mieszkańców, gdzie były wyjaśnione sprawy, które dotyczyły mieszkańców, sprawy ogólne, ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym. Mieszkańcy też mieli możliwość składania wniosków dodatkowych. W trakcie tych konsultacji społecznych wpłynęło, z tego co pamiętam, około 27 wniosków. Staraliśmy się mieszkańcom na bieżąco udzielać informacji, czy jest to możliwe, czy nie będzie to możliwe, z czego to będzie wynikało, że jest to, nie jest to możliwe. Tutaj mają Państwo, warsztaty kończyły się podsumowaniem. Właśnie była wykonana taka mapa, gdzie mówiliśmy, co było możliwe, co było niemożliwe, co było połowicznie możliwe, w jakim zakresie. Tutaj mają Państwo informacje, na jakich materiałach pracowaliśmy, że było to opublikowane w mediach naszych lubelskich. I te prace konsultacyjne później miały przełożenie na uzgodnienia i trójkrotne wyłożenie do porządku publicznego. W trakcie pierwszego wyłożenia było 38 uwag. W trakcie drugiego wyłożenia było 74 uwagi i po trzecim wyłożeniu, które było na przełomie byłego i obecnego roku, wpłynęło 5 uwag, z czego jedna po tym. Czyli tylko 4 niezadowolone. Znaczy, jeżeli chodzi o trzecie wyłożenie, to były uwagi, które powielały się z drugiego wyłożenia, więc tutaj nie było nic, nie było nowych spraw. To było powielenie niezałatwionych spraw z drugiego wyłożenia. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Piotr Popiel. No, pani przewodnicząca, przepraszam, ale łezka mi się w ogóle zakręciła, bo to tylko 10-11 lat nad tym dokumentem razem żeśmy pracowali, ale to dłużej we czwartek. Nie, to nikt nie pamięta. Ale się będzie tęsknić.
Będzie mi się tęsknić, ale od razu dopowiem dlaczego. Szanowni Państwo, otóż w trakcie procedowania nad tym dokumentem zwróćcie uwagę, ile było spotkań. To jest teren bardzo cenny przyrodniczo i za każde spotkanie niesamowicie dziękuję. Bo popatrzcie, w dniu dzisiejszym, tak na dobrą sprawę, czy gdziekolwiek są jakieś większe protesty społeczne? Nie widzę. W tym ostatnim wyłożeniu dużo Państwo żeście dali. Ja szczerze powiedziawszy bym chyba tyle nie dał, to mówię wprost. To jest moje prywatne zdanie. Natomiast wiem tylko tyle, sam sposób procedowania rzeczywiście umożliwiał mieszkańcom zabranie głosu w dyskusji. W różnej formule. Na piśmie, w terenie, w szkole, w Radzie Dzielnicy. I za to Państwu naprawdę bardzo dziękuję. Bo nie ukrywam, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni żeśmy gdzieś tam rozmawiali na temat akurat miejscowego planu dla Głuska, który jest dłużej już procedowany. I tam akurat, przepraszam, brakuje jeszcze wiele do konsensusu. To już tak między wierszami. Natomiast, o tu Panie Rafale, niech Pan nie ucieka, bo ja mam takie jedno... Stop. Ja mam jedno pytanie odnośnie wysuwanego ciągu 2KR, jak mi Pan jeszcze mówi, lewo do szkoły. O tu, o właśnie. Padło pytanie, Szanowni Państwo, czy ten ciąg pieszo-rowerowy ma przebiegać na terenie bike parku, czy już ta linia jest w osi, czy też po stronie drogi. Przeczytałem podpowiedź, która jest tutaj zamieszczona w uwagach. No, że to tak na dobrą sprawę, to zarząd ogrodu, tak zapamiętałem, czy to może ktoś inny, wnioskował o to, tak? Tylko przepraszam, bo czym innym jest wnioskowanie, Szanowni Państwo, o poprowadzenie tam przy tej przestrzeni publicznej 3 KPP, a czym innym, powiedzmy, jest tutaj na pograniczu tego parku. Dlaczego? Dlatego, że wkomponowujemy się w naturalny sposób już w tę infrastrukturę, która tam do tej pory istnieje, a czym innym byłoby, powiedzmy, zabieranie tej przestrzeni, która w oddziałki jest wydzielona. Szanowni Państwo, to jest drobnostka, o czym mówię, natomiast no, chciałbym mieć jeszcze jakiś taki wewnętrzny spokój, że no jednak nie będą, powiedzmy, ci działkowcy wywłaszczani, czyli jakkolwiek by to oni nie nazywali. A za tę pracę od razu dzisiaj mówię, tę kilkunastoletnią, bardzo Państwu dziękuję, aczkolwiek więcej na sesję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Bardzo proszę Pani. Postaram się odpowiedzieć na pytanie. Jeżeli chodzi o sam przebieg tego ciągu pieszo-rowerowego, jego przebieg tak naprawdę na tych konsultacjach społecznych, on właśnie został wskazany przez rodzinne ogrody działkowe, bo żeśmy, ja osobiście rozmawiałem dłuższy czas z tą panią, która reprezentowała te rodzinne ogrody działkowe, szukaliśmy rozwiązania, którą drogą przeprowadzić ten ciąg pieszo-rowerowy. I sam rodzinny ogród działkowy wskazał tą drogę, przez którą ma ten ciąg pieszo-rowerowy przejść przez ogrody działkowe. Ale na tym odcinku przy bike-parku? Tak. To już wynikało z konsultacji społecznych, a uzupełniając tutaj wypowiedź, z czego też te konsultacje społeczne dodatkowe wyszły. Wyszły z tego, że na etapie zbierania wniosków od mieszkańców, w terminie zbierania wniosków, wpłynęło do nas kilkadziesiąt wniosków, tyle tylko, że ta treść wniosków dla nas jako projektantów była daleko niewyczerpująca, ponieważ większa część z tych wniosków mówiła o tym, że oni chcą być wyłączeni z opracowania planu, bo się bali, że to jest strefa ekologiczna, że będą wywłaszczenia, że oni mają inne cele, a plan ma charakter ochronny, więc nie chcą uczestniczyć, żeby ich nieruchomości były objęte tym planem. Więc z tego tytułu, że większa część tych wniosków była o takiej treści, my jako projektanci potrzebowaliśmy dodatkowego zasięgnięcia informacji od mieszkańców, czego tak naprawdę chcą. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, czy możemy przejść do głosowania? Dziękuję serdecznie. Poddaję zatem projekt pod głosowanie. Przy czym pierwszą częścią głosowania będzie zaopiniowanie
uwag załącznika numer 3 zgodnie z propozycją prezydenta miasta Lublin. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem uwag z załącznika numer 3? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Zatem przejdziemy do przegłosowania całości projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Jednogłośnie, dziękuję serdecznie. Przejdziemy zatem do kolejnego punktu, jakim jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody w oddanie na najem lokalu użytkowego przy ulicy Gospodarczej 2. Dokument na druku 1691-1. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Bielak. Panie przewodniczący, szanowny panie dyrektorze, czy pani dyrektor, chciałbym wiedzieć, kto wystąpił o tą zgodę. Bardzo proszę. Dzień dobry. Szanowny przewodnicząca, szanowny panie radny, więc Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. To już jest pierwszy trzy lata, teraz upływa w marcu i wystąpili z wnioskiem o kolejny. Dzielnica tak? Gospodarcza 2. Tam jest 452 metry, z tym, że jest podzielona część podziemna i część nadziemna. Kontynuacja umowy, tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Jeśli nie, poddam projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Kolejny punkt to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin, położonej w Lublinie, przy ulicy Strumukowej 89 i w Wątolnej 54. Dokument na druku 1731. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, zatem poddam projekt pod głosowanie, a bardzo proszę, pan radny Bielak. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie dyrektorze. Ja chciałem zapytać, kto wystąpił z wnioskiem? Czy to osoba fizyczna, czy kto inny? Bardzo proszę, pani dyrektor. Przewidziana projektem sprzedaż, bez wniosku, to jest z zasobu część takiego ciągu działek, które nam jeszcze zostały na dzielnicy Szerokie. I sam wydział przygotował projekt uchwały i proponuje sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania w związku z tym punktem? Nie widzę, zatem poddam projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 5, 6. To jest 7, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I przejdziemy do kolejnego punktu, jakim jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego położonych w Lublinie przy ulicy Spadochroniarzy oraz Alei Racławickiej 42. Dokument na druku 1704-1. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, zatem poddam projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Przejdziemy do kolejnego punktu, jakim jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin położonej w Lublinie przy ulicy pobliżu Filaretów oraz pobliżu ulicy Stronowa. Dokument na druku 1705-1. Czy są jakieś pytania? Poprosiłbym o wprowadzenie. Bardzo proszę. Ale to przepraszam, też na podstawie może portalu, byłoby nam prościej. Dobrze, bardzo proszę. Sprzęt nam dzisiaj nie współpracuje. Może wyświetlimy te noty, które przekazywał dyrektor. Dajmy szansę, może żeby pojawiło to na tym dużym ekranie. Tak, ale tam na pewno jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w tym wszystkim i jest struktura własnościowa też. Tak. Czego nie mamy dołączonego do projektu uchwały? Może tak spróbujemy.
czekajcie, nie. To są trzy działki gminy Lublin położone obok siebie. Powierzchnia tutaj jest wskazana tutaj w uchwale. Przewidziane do sprzedania w trybie przetargu nieograniczonego. Z taką inicjatywą jakby sprzedaży tych działek przez gminę wystąpili właściciele sąsiednich nieruchomości, chociaż one tak nie graniczą zupełnie, bo jeszcze jest taka działka drogowa gminna. To są spółki Reumet, Same Dobre Apteki, tylko Same Dobre Apteki, dwie spółki, one mają jakieś taką różnicę w nazwach, pewnie jakąś organizacyjną. Mówimy tam o tych gabinetach lekarskich, które są obok, tak? Ja nie wiem, czy tam są gabinety, ale Reumet, spółka, to pewnie jakaś spółka medyczna. Myślę, że tak, są tam gabinety. Mhm. Bardzo proszę, pan radny Bielak. Pani dyrektor, ja chciałem zapytać, kto wystąpił konkretnie z wnioskiem. Dzień dobry. I mówię, te spółki, które są współwłaścicielami działek obok. Czy chodzi o kto podpisał, dokładnie kto podpisał? A mogę to powiedzieć? Prezes spółki jednej z... A to są spółki... Proszę podać nazwy, w KRS-ie można sobie sprawdzić. Mhm. Jest prezes spółki, między innymi Same Dobre Apteki, tak? I... Są trzech współwłaścicieli ujawnionych. Reumet, spółka z o.o. Same Dobre Apteki i Same Dobre Apteki Farm. Jest jasne dla mnie, że deweloperzy mają ileś tam spółek i spółka raz jedna, ale druga wystarczy. Biznes jest ten sam, kontynuowany, to jest kontynuacja prawdopodobnie tego, co się zaczęło przy filaretu, to co mamy od kilku lat. I państwo to przygotowujecie, żeby po prostu deweloperzy dalej robili. Chyba troszeczkę za daleko się pan posuwa, tak mi się wydaje. Przywołuję pana do porządku. Działki tu. Bardzo proszę, pan przewodniczący Sadowski. A pani dyrektor, miałem takie pytanie, dziękuję pani przewodnicząca. W jakim trybie będzie sprzedaż? Na polecenie zagospodarowania działek sąsiednich, czy nie? Nie, to będzie przetarg nieograniczony. Okej, dziękuję. Pani radna, mówimy o innym terenie, mówimy o innej działce, zawnioskowanej do wykupu przez zarząd innych spółek. Natomiast wydaje mi się, że łączenie w tym momencie jest co najmniej nie na miejscu. Nie ma to związku. Co łączenie, to jest ten obszar miejski, tylko działki porobane. One są podzielone między innymi przez podziały, które były zatwierdzone decyzjami zwrotowymi w części. No, zawsze się kupuje, wie pani, kupuje się jedną działkę czy drugą, sąsiada nie ma i wtedy państwo nie żądacie opinii żadnej. Mogę pani przewodnicząca? Ja nie rozumiem. Jeżeli mają to być jakieś insynuacje, które... Pani przewodnicząca, ja nie mówię o insynuacjach. Jeżeli chce pan mówić w temacie jego rzeczy, to bardzo proszę. Pani dyrektor, ja chcę zapytać, czy to jest, powiedzmy, państwo w urzędzie macie formę taką, bo ja zauważyłem i nie wiem, czy dobrze rozumiem, że powiedzmy, można kupić sobie jedną czy drugą działkę, bo ma prawo przetargu nieograniczonym każdy. I później, jeżeli on kupi jedną czy drugą działkę, to po prostu jak nie ma sąsiada, to nie wy nie żądacie opinii sąsiedzkiej wtedy przy zakupie tej działki. No, przy sprzedaży. Nie, zasady są takie, podstawowym trybem jest przetarg nieograniczony. Jeżeli działki się nie da samodzielnie zagospodarować, albo są jakieś takie wyjątkowe okoliczności przewidziane zresztą ustawą, można przetarg ograniczyć do właścicieli nieruchomości sąsiednich albo sprzedawać na polepszenie, ale muszą być spełnione określone przesłanki. W tym przypadku mówimy o sprzedaży przetargu nieograniczonym. Jest to oczywiście zgodnie z prawem. To jest tryb podstawowy, zawsze dopuszczalny. Bardzo proszę, pani radna Małgorzata Stanowska.
Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja to jestem bardzo zdumiona, że miasto pozbyła się takich miejsc. Ja mam tutaj taką fajną wizualizację, proszę Państwa. Tutaj jest parking obok tych działek z jednej strony. Przy tym budynku, tam gdzie mieści się nasza ochrona środowiska, jak nazywa się ten podpowiedzi i Inwestprojekt, tak. Ponieważ ZUS jest z tyłu Inwestprojektu, a przed Inwestprojektem jest taki obszar wielki parking i po prawej stronie, jak z przodu od ronda stoimy przed Inwestprojektem, jest z boku prywatny parking i to jest właśnie na styku tego prywatnego parkingu, przy parkingu Inwestprojektu. Są te działki. I ja mam pytanie, czy, bo ja stawiam samochód za 100 zł, słuchajcie, miesięcznie. Za 100 zł mam, wykupuję sobie miejsce właśnie na tym parkingu. Powiedzcie mi, czy gmina nie widzi żadnego biznesu w tym, żeby robić, przynajmniej zrobić jakiś prywatny, nie prywatny, tylko płatny parking w tym rejonie. My tam nie mamy w ogóle... Jest po drugiej stronie ulicy? To są działki w tej chwili gminy Lublin, gdzie może mieć w pewnym sensie gmina zysk non-stop, ponieważ to są działki niewielkie, które mogą stanowić w tej chwili parking pod właśnie te biurowce, które się znajdują, ZUS-u, biurowiec. Ale jeszcze obok, na tym terenie, który w tej chwili jest zmieniony planem, gdzie była dyskusja na temat różnych własności związanych z wykupem spółek, które będą stawiały tam wieżowce. Ja wiem, że plan, nowy plan przewiduje w tym miejscu coś innego, ale w całym terenie na Zana nie ma nigdzie parkingów ogólnie dostępnych. Teren Mosiru, ten parking olbrzymy mi przy tym baraku mosirowskiego, przy tym biurze Mosiru, to będzie zabudowane doszczętnie, bo takie są plany zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze przy rondzie. Po drugiej stronie też doszczętnie, więc nie zostawić kawałka po prostu gruntów miejskich, żeby zabezpieczyć tą dzielnicę przynajmniej w taki nieduży parking płatny, gdzie miasto by miało zysk, bo to by był non-stop zysk, tak? Tylko wysprzedać wszystko na pniu. Przecież wiecie Państwo, że Rada Dzielnicy i wokół mieszkańcy są przeciwni sprzedaży tego gruntu. Były protesty, nie chcą się zgodzić na to, żeby tam wszystko wysprzedać. Dla mnie to jest bolesne bardzo, że nie myśli się przyszłościowo. Deweloper chce kupić, chce te wszystkie działki scalić, wygra przetarg i będzie budował tam ogromne maszyska wysokie. Więc no i po to jest właśnie wysprzedaż tych gruntów. No bo tutaj widzę, że łapie się okazję. Deweloper sobie, a gmina sobie, że parę groszy tam do budżetu wpłynie. To dla mnie nie jest racjonalne zachowanie. Uważam, że nie szanujemy gruntów miejskich, nie utrzymujemy równowagi pod względem architektury, ponieważ przy tak gęstej zabudowie należą się mieszkańcom parkingi i to niepłatne. Ja już mówię, żeby nawet płatny był, to gmina zarobi więcej niż na tej sprzedaży. Nie ma rzeczy przeliczanych na pieniądze. Obowiązkowo miasto powinno zapewnić miejsca parkingowe mieszkańcom Lublina. Obowiązkowo, to nam się należy. Należą nam się tereny zielone, parkingi, drogi wyremontowane,
wybudowane drogi, za to bierzecie od nas wszyscy pieniądze. Wszyscy urzędnicy mają pieniądze na to, żeby mieć na chleb z naszych podatków. Z naszych podatków. I te podatki płacimy po to też, żeby mieć też i drogi. Nie tylko urzędnicy na chleb, ale i drogi. Przecież radni mają pieniądze opodatkowane. No i panie Darku, panie radny, niech pan się nie śmieje, bo dla mnie to jest chore, żeby wysprzedać wszystko. Nie, no pani radna, no przecież urzędnicy też pracują, skoro pracują, należy im się wynagrodzenie. Ale oczywiście, ale nie tylko, ale nie tylko to się należy, bo urząd to nie tylko urzędnicy, ale przecież no, mieszkańcom Lublina za to, że płacą podatki, należą się uczciwie równe drogi, chodniki, przejścia namalowane na ulicy dla pieszych, bo tego brakuje, bo nie ma na farbę, z tego co wiem, nie ma na farbę, żeby oznaczyć nowe ulice. Pani radna, do tej pory nie jest oznaczona, wybudowana i nie oznaczona. No, wiele ulic, tak, o które prosiłam, żeby były oznaczone, nie są oznaczone liniami pasów drogowych. Także to, co się dzieje ogólnie, to po prostu woła o pomstę do nieba. Jeżeli ja widzę, że są takie działki sprzedawane, a co za te pieniądze? Przepraszam bardzo, będziemy projekty dodatkowo dofinansowywać, jak NIK ostatnio sprawdził, ile było rzeczy niegospodarnie zaplanowanych. Dobrze, pani radna, coś w temacie jeszcze? Bo tak... Ja mam dosyć tego i nie zagłosuję za tym w ogóle. Nie mam dosyć tego, żeby mieszkańcy Lublina, LSM-u, nie mieli parkingów ogólnie dostępnych i nie mieli terenów zielonych, bo są zmienione plany pod dewelopera. Nie zgodzę się z tym nigdy. Szanowni Państwo. I czy się to urzędnikom podoba, czy nie, ja się z tym nie zgadzam. I chcę, żeby to ogólnie wszyscy wiedzieli o tym, że się nie zgadzam z takim planowaniem, z takim sprzedawaniem publicznych gruntów, naszych gruntów miejskich, które należą do nas, mieszkańców, do dzielnicy LSM. Nie zgadzam się z tym i będę się nie zgadzać. Ile będę tutaj w tej Radzie, to nie zgodzę się na to. Bo to jest hańba, hańba dla tego miasta. Urzędnik robi to, co każą, więc przygotowuje takie rzeczy, bo mu każą tak zrobić. Ale żeby wysprzedać już na pniu wszystko doszczętnie przy takiej pięknej dzielnicy jak LSM, to ja się nie zgadzam na to. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pani radna skończyła? Ja już kiedyś podobne krzyki słyszałam w Sejmie. Też jakaś kobieta wykrzykiwała o pieniądze. Ja sobie nie życzę komentarzy mojej wypowiedzi. Nie życzę sobie, żeby pani przewodnicząca, tu wszelki wobec, publicznie piętnowała moją wypowiedź. Mam taką wypowiedź. Irytują mnie takie decyzje. Emocjami emocjami, jasne, mówię nie. I nie życzę sobie, że pani mnie napiętnowała tutaj. Ale daleko jestem od tego, szanowni państwo. Bo ja na pani nic nie mam. Dziękuję serdecznie, natomiast podobno tą wypowiedzi kiedyś słyszałam w Sejmie i też była mowa o pieniądzach i że też im się po prostu należało. Natomiast tutaj mówimy, wydaje się, o wniosku do wystawienia fragmentu. Ta wypowiedź, że wam się pieniądze należą do mojej wypowiedzi, tam się pani przewodnicząca. Zajmującą się z tego, co pani dyrektor powiedziała, aptekami i bodajże poradnią reumatologiczną, więc... Widzi pani, pani się mija po prostu z tematem, pani prowadzi ja się trzymam, jak prywatny folwark, prowadzi pani w tej chwili komisję, prywatny folwark. Wyrażenie zgody na sprzedaż fragmentu nieruchomości i tego się trzymajmy. I to
to, co pani dyrektor powiedziała. Wnioskodawcą jest spółka, wśród której znajdują się spółki zajmujące się ochroną zdrowia i nawet wniosek tych spółek jest złożony projekt uchwały odnoszący się do przetargu nieograniczonego, który z definicji... Pani przewodnicząca, zobaczymy za parę lat, co tam powstanie. Rządzi się pewnymi regułami, reguły przetargu nieograniczonego radni oczywiście znają. Bardzo dziękuję panu przewodniczący Sadowski. Dziękuję bardzo panu przewodniczący. Ja nie chciałbym polemizować, ale tylko zwrócę uwagę, że na dzisiejszej komisji czwartkowej sesji będziemy nie tylko podejmowali uchwały o sprzedaży, ale również o zakupie wartościowych dla miasta i mieszkańców terenów pod boiska, pod tereny zielone, rekreacyjne, więc to nie jest tak, że tylko sprzedajemy, tylko racjonalnie musimy gospodarować mieniem również, żeby uzyskać środki na zakup niezbędny dla mieszkańców terenu. Niestety nie wiem, czy pod koniec roku na przysłowiową farmę nas będzie stać, no bo po tym jak jednak po zmianach podatkowych, prawa podatkowego 300 milionów mniej jest przychodu miasta Lublin z podatków, no to na coraz mniej nas będzie stać, ale to no i nie adresuję do pani radnej, bo pani radna plus obligacje. Panie trochę kultury, bo ja panu staram się nie przerywać. Panie radny, proszę państwa, szanujmy to, że ktoś się wypowiada, kto zgłosił się do głosu. No ludzie kochani, czy mamy ktoś przerywał? Polityki nie uprawiał na komisji. Bardzo prosiłabym i żeby pan mnie nie dotykał. Pani radna, pani radna. Trzymam się z daleka. Językiem proszę mnie nie dotykać. A jest ostrym języczkiem pan dotyka. I bardzo proszę nie komentować moich wypowiedzi. Okej, nie komentuję, tylko wyrażam swoją opinię. Pan nie jest od już mnie to bardzo. Pan nie jest od krytyki mojej wypowiedzi. Ja przepraszam bardzo. Ja sobie nie życzę. No proszę, szanowni państwo, wesoło się zrobiło, dobrze, lepiej śmiać się niż płakać. Bardzo proszę, pan dalej to zrobię. No dobrze. Szanowni państwo, szanowna pani dyrektor i szanowny panie Rafale, bardzo dziękuję za wyświetlenie tego projektu. Przepraszam, bo tak jeszcze wyżej miał pan ciekawe materiały w tym pliku, które tam są zaznaczone. Czy pan łaskaw jeszcze troszeczkę do góry przewinąć, bo to jest jedna strona z trzech z przygotowanych, my tylko żeśmy otrzymali jedną. O tu właśnie, klikam na o tu, tak. To był ten dokument po prostu. Nie, no co? Ten PDF, co jest wyświetlane. Tak, no właśnie, to jest druga strona z trzech, co musiałem zobaczyć, czy... No to tu jest, rozumiem, mapa własnościowa, tylko troszeczkę inaczej rozrysowana i na samej górze, bo coś mi to nie minęło jeszcze ciekawego. A, plan. Dobrze. To... Ja mam taki wielki apel. Szanowni państwo, ja rozumiem, że to nie będzie łatwy temat na dzisiejszą sesję i patrząc intencyjnie, to powiem wyraźnie, no czy w takiej formie, czy dzisiaj na komisji, czy we czwartek, no to jakby nie było, to prosimy o to, żeby jednak te mapy były dołączane do projektu FUFO, prawda? No my żeśmy tylko otrzymali taką mapkę, gdzie są działeczki narysowane, no, ale chyba nie jest to wielkim problemem dołączyć gotowy dokument, który macie państwo opracowany, tak? To już po prostu Ctrl-C, Ctrl-V, bądź też, nie wiem, może wersja tego dokumentu, która jest przeznaczona na prawnym, została tak specjalnie ukrócona, żeby tylko zbyt dużo tego nie pokazać. No już nie chcę tu zbyt dalekich teorii spiskowych knąć, no bo jednak jak widzicie, to i jedna i druga strona jest ciekawa, w jaki sposób to wygląda. Pani dyrektor, własności.
działka 9 przez 143. Kto jest właścicielem? 143, 9 przez 141 i 9 przez 139, tylko to chciałbym sobie, zapisać. I pytanie drugie, czy być może pamięta pan dyrektor numer uchwały, które żeśmy podejmowali w sprawie sprzedaży nieruchomości w poprzednim, że tak powiem, w którejś tam poprzedniej sesji dotyczące tego samego obszaru, jak sobie znajdę stosowną już uchwałę, tylko numery, tak, gdyby była pewna osoba zaprezentować. Jeżeli chodzi o numery poprzednich uchwał, to były uchwały 1296 łamane przez 42 łamane przez 2022 z 8 września i tak samo z 8 września uchwała 1295 łamane przez 42 łamane przez 2022. Jeżeli chodzi o właściciela działek sąsiednich, jest to spółka Helvetia. 143, tak? 143, 141 i 139. Dziękuję, chyba nie mam nic do pytania. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeśli nie, poddam projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? To tylko sam wniosek, te spółki medyczne. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Projekt uzyskał pozytywną opinię komisji. Przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody naszym zarządcom na oddanie w najem części lub pomiotu nieruchomości stanowiące własność gminy Lublin. Dokument na druku 1706-1. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, zatem poddam projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo projekt uzyskał pozytywną opinię komisji. Kolejny punkt to projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia druku wynajmu nieruchomości gminy Lublin, dokument na druku 1707-1. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, zatem poddam projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie projekt uzyskał pozytywną. Pani obecnej tutaj, która była tutaj z nami na poprzednim posiedzeniu komisji. I czy w związku z tymi sprawami Państwo radni macie jakieś pytania? Nie. Jeśli nie, to zapytam, czy wyrażacie Państwo zgodę, żeby pani, która tutaj do nas przyszła, powiedzmy w ciągu 3 minut opowiedziała na temacie prac komisji rozwoju. Bardzo prosimy. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Na pewne kwestie, które podniosłam w tym piśmie, chciałabym zwrócić szczególną uwagę radnych, ponieważ z dotychczasowej obserwacji sposobu kształtowania się przestrzeni w mieście widzę, że są i trybu pracy z tym związanego widzę, że są pewne takie, powiedzmy to, nisze, które próbuje się wstrzelić. Pierwszą kwestią to jest to, że chciałam podkreślić, że po uchwaleniu planu strategicznego dla miasta dobrze by było, żeby podjąć kwestię komunikacji tego planu strategicznego do dzielnic. Jakimże oni nie będą realizować tego planu, ale opinia tych ludzi i spojrzenie na te kwestie mogą jeszcze dostarczać pewnych informacji, a wiadomo, plan strategiczny też może się zmieniać. Jest planowanie rolowe, tak więc tutaj wydaje mi się warto to zrobić. Poza tym to zadziała na świadomość rad, że jednak oni muszą podjąć poważne tematy, a sprawa
realizacji. Ale, przepraszam bardzo, ja mam strzelę pani, bo mam pytanie. Pani uwagi to chyba odnoszą się dla członków Rady Dzielnic czy do Rady Miasta, bo ja tak nie bardzo. Do Rady Miasta, ponieważ ten proces komunikacji powinna, to znaczy może urząd też, ale ten proces komunikacji powinien być podjęty przez władzę wyższą, nie może być podjęty przez Radę Dzielnicy. Może być zainicjowany przez Radę Miasta i odpowiednich urzędników. Poza tym, jeśli chodzi z praktyki dzielnicy Kośminek, ja cały czas prosiłam o zagospodarowanie przestrzeni między nieruchomościami Dulemby 7 i 9 i to było, Rada się zawsze do tego negatywnie ustosunkowywała, nie wiem dlaczego, może dlatego, że to ja wnioskowałam i po prostu chciałabym zwrócić uwagę, żeby może ten projekt przeszedł, żeby ten chodnik wzdłuż ulicy Dulemby do podcieni nieruchomości drogowęczynników Majdanka 55 był odpowiednio wytyczony i ten plac parkingowy, który jest naprawdę niezagospodarowany i tam błoto jest, tam jeszcze między posesją Dulemby 7 a 9, żeby to porządkować. Poza tym chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na co tutaj radni, którzy podnosili dosyć żywiołowo. Chciałabym podnieść kwestię, żeby zwracać uwagę przy planowaniu zagospodarowania przestrzennego określonych terenów na wzmagający się efekt cieplarniany. Jest to bardzo widoczne, na przykład w tym rejonie, gdzie ja mieszkam, powstały nowe, zniesione przez deweloperów budynki. Jak jest ciepło, jest naprawdę bardzo gorąco, a już mi tam niektórzy mieszkańcy ze Świdnika mówią, że jak widzą chmury nad centrum miasta Lublina, to do Świdnika to nie dochodzi i ten efekt cieplarniany właśnie tak działa. Tak więc to są już zjawiska, które my mamy. I trzeba po prostu zadbać, żeby tereny zabudowane były w równowadze z projektowanymi terenami zielonymi, bo to jest naprawdę kolosalne znaczenie. Chciałabym też zwrócić na, wydaje mi się, nieprawidłowość, chociaż to tam jest, ale nieprawidłowość lokalizacji przy ulicy Sławickiej tak zwanych Chopek. Tam jest jakiś klub, ale to jest rzadko odwiedzane. Z mojego punktu widzenia jako mieszkańca jest to po prostu zamknięcie terenu i uniemożliwienie korzystania jakiegoś zagospodarowania dla potrzeb mieszkańców tego terenu przez jakąś wąską grupę. Tak więc tutaj, a sugerowałabym może górki czechowskie, można zrobić takie właśnie tory, bo to chodzi o te tory takie do uprawiania tych sportów troszkę wyskokowych. Myślę, że na bardziej takich przestronnych przestrzeniach coś takiego można byłoby naprawdę zagospodarować, stworzyć taki projekt, gdzie można byłoby robić te zawody. Ja wiem, że młodzież tam chciała zrobić nawet takie krajowe czy nawet międzynarodowe zawody, co w takim, wydaje mi się, takiej lokalizacji, takiego obiektu nie jest dobre, a można to zrobić z większym rozmachem, jako większe przedsięwzięcie takie dla uprawiania tego rodzaju sportów. To bym prosiła o rozważenie tego. Poza tym chciałabym zwrócić uwagę na trakt Droga Męczenników Majdanka, żeby coś zrobić, żeby to ładniej wyglądało, może troszeczkę więcej zieleni, jakieś kwiaty. Tam bardzo dużo wycieczek zagranicznych przyjeżdża i to tak, wydaje mi się, że to troszeczkę jest tak zaniedbane, żeby to tak pokazać, że ładnie może być zrobione, bo niektóre ulice pod tym względem w Lublinie są zagospodarowane, a ta wydaje mi się jest bardzo... Ale pani co, ja przerwę pani, bo wydaje mi się, że z tego typu projektami to może pani śmiało wystąpić do Rady Dzielnicy, która ma budżet na pewnego rodzaju działania. Ma też, może są możliwości również zielonego budżetu. I wydaje mi się, że tutaj działanie właśnie na tym szczeblu
na tym szczeblu podstawowym wydaje się być najwłaściwsze. Na czym polega problem, że pani nie chce się zgłosić, że na dzielnicy nie rozumie? Na przykład, no teraz ostatnio była dzielona rezerwa celowa, no i został przyjęty przez Radę taki projekt, że...